Nauczanie domowe. 21 listopada. Ewangelia według świętego Łukasza, rozdział 20, wersety od 27 do 40. Podeszło do Jezusa kilku saduceuszów, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, i zagadnęli go w ten sposób: Nauczycielu, Mojżesz tak nam przepisał. Jeśli umrze czyjś brat, który miał żonę, a był bezdzietny, niech jego brat weźmie wdowę i niech wzbudzi potomstwo swemu bratu. Otóż było siedmiu braci. Pierwszy wziął żonę i umarł bezdzietnie. Wziął ją drugi, a potem trzeci i tak wszyscy pomarli, nie zostawiwszy dzieci. W końcu umarła ta kobieta. Przy zmartwychwstaniu więc, którego z nich będzie żoną? Wszyscy siedmiu bowiem mieli ją za żonę. Jezus im odpowiedział: Dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą, lecz ci, którzy uznani są za godnych udziału w świecie przyszłym i w powstaniu z martwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić. Już bowiem umrzeć nie mogą, gdyż są równi aniołom i są dziećmi bożymi, będąc uczestnikami zmartwychwstania. A że umarli zmartwychwstają, to i Mojżesz zaznaczył tam, gdzie jest mowa o krzaku, gdy Pana nazywa Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych. Wszyscy bowiem dla Niego żyją. Na to rzekli niektórzy z uczonych w piśmie: Nauczycielu, dobrze powiedziałeś. Bo o nic nie śmieli Go już pytać. Niesamowita sytuacja. Konstruktorowi samolotu wmawiać, że nie ma możliwości latania. To wyjątkowe kuriozum. Ale spotkało to, jak widzimy, Jezusa. On, który będzie pierwszym zmartwychwstałym, otrzymuje od saduceuszów taki przekaz, że nie ma zmartwychwstania. Zamiast zapytać go jako najlepszego specjalistę od Królestwa Niebieskiego, oni uparcie forsują swoje poglądy. Ale popatrzmy, czy nie dzieje się tak również dzisiaj? Czy również dzisiaj nie chodzą po naszych ulicach saduceusze, którzy po prostu nie uznają zmartwychwstania? U których nie ma żadnego związku wiary z codziennością. Pan Bóg nie jest kimś, kto dla nich jest jakąś ważną osobą. Dodajmy jeszcze przy okazji bardzo nieokreślone, niejasne poglądy w ogóle dotyczące Boga, wiary, świata, człowieka. Taki wewnętrzny, informacyjny chaos albo teologiczna sieczka, jakby sobie ktoś wolał. Zobaczmy więc, jaki błąd znajduje się w takim właśnie saducejskim umyśle. Po pierwsze, saduceusze nie uznawali całego Pisma Świętego. Oni opierali się tylko na pięciu księgu. Natomiast pozostałe księgi mądrościowe, prorockie uznawali za taką literaturę pobożnościową. Coś takiego dla pokrzepienia serc, na których nie można było, według ich pojęcia, budować teologii. A drugi błąd to to, że opierali się na ludzkich właśnie wymysłach, konstrukcjach i przykładach. I to były dla nich wnioski, które należało przyjąć, nawet jeżeli, jak widzimy, nie były zgodne ze Słowem Bożym. Zatem, jeżeli chcemy się uchronić od tego błędu i takich właśnie saducejskich konstrukcji, po pierwsze, trzeba znać całość Biblii. Nie można opierać się tylko na małym fragmencie, albo na części, albo na niektórych księgach. Bez znajomości, tak mówią teologowie, kontekstu, bez znajomości całego i tekstów odnośnych w danym problemie, bardzo łatwo ulegniemy błędowi. I trzeba by niestety powiedzieć, ile jest w naszych umysłach, może w jakiejś społecznej też przestrzeni, nawet tej kościelnej, takich miejsc, które wymagają korekty, wymagają naprawdę poprawy. I to widać właśnie w takich sytuacjach,
jak teraz w sytuacjach kryzysowych, sytuacjach takich granicznych, kiedy nagle te różne poglądy, te różne obiegowe opinie ożywają. I niestety to bywają jakieś utarte schematy albo sensacyjne proroctwa, czy też prywatne objawienia. Doktrynalne jakieś niezborne ze sobą w ogóle zdania. Zatem potrzeba nam przyjść, tak jak ci Saduceusze, może troszkę nawet oni nie robili tego szczerze, ale powiedzieć nauczycielu. Tak, mamy przyjść do urzędu nauczycielskiego Kościoła, bo to jest zdrowe źródło Słowa Bożego, które zostało powierzone właśnie urzędowi nauczycielskiemu Kościoła, w którym od początku działa Duch Święty i którym kieruje Duch Święty, aby cały Kościół nie pobłądził. Jezus jest prawdą i tę prawdę zostawił w Kościele i tę prawdę objawia Duch Święty. Zatem potrzeba powiedzenia nauczycielu, powiedz mi, i potrzeba tego osobistego zatrzymania, aby Duch Święty to potwierdzał, żeby to było przekonanie w sercu. Nie tylko zewnętrzny pogląd, coś, co uważam, że ktoś mi narzuca, ale że ja chcę tę prawdę Słowa Bożego przechowaną i podawaną przez Kościół uczynić swoją. Będę miał tę Bożą prawdę, jeżeli będę uważny, posłuszny i pokorny. Warto usiąść przy tym źródle.